USA i Izrael przeciwko Polsce. Niemcy zamykają granice dla nieantidotumowanych Polaków. Chore ceny malin. A na koniec aferka z Krystyną Pawłowicz. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Koniecznie subskrybuj ten kanał i wciskaj dzwoneczek, bo o 6.30 i 18.00 codziennie są dwa filmy, a w weekendy często i po trzy. Więc żebyś nie przegapił nowych materiałów, koniecznie klikaj, to będziesz stale na bieżąco. A teraz lecimy z pierwszym. W niedzielę, kiedy nie musiał iść do pracy, matka przyczepiała mu do paska woreczki z mąką. Na wierzch zakładał konduktorski mundur. Wysłanniczka Departamentu USA do spraw Holokaustu powiedziała, że przyjęcie procedowanej w Sejmie RP noweli kodeksu postępowania administracyjnego wywoła nieodwracalne szkody zarówno dla Żydów i nieżydów w kwestii zwrotu mienia. Amerykański portal Spectrum News One zauważa, że w ten sposób USA zwiększają presję na Polskę w sprawie zmian w ustawie. Jak informuje amerykański portal, Departament Stanu USA stwierdził, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który w ciągu ostatniego roku odnotował regres w wypełnieniu zobowiązań dotyczących zwrotu zagrabionego mienia lub zapewnienia odszkodowań dla ofiar Holokaustu i ich rodzin. Spectrum News One zauważa, że publiczne upomnienie prawdopodobnie rozgniewa polskie władze, które odrzuciły wcześniejszą krytykę w tej sprawie. Amerykański portal zauważa, że kwestia ustawy reprywatyzacyjnej jest kolejnym punktem zapalnym w relacjach USA z Polską. Inne to różnica zdań w sprawie gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec oraz projekt restrukturyzacji ustawy medialnej. Czytamy na portalu. Specjalna wysłanniczka USA do spraw Holokaustu powiedziała, że polskie ustawodawstwo wyrządzi nieodwracalną szkodę zarówno Żydom, jak i nieżydom, skutecznie wygaszając roszczenia o restytucję i odszkodowania za mienie zabrane w czasie Holokaustu, które następnie zostało znacjonalizowane w okresie komunizmu. Jesteśmy rozczarowani, że polski rząd i opozycja zbyt często celowo mylą restytucję mienia lub odszkodowania z reparacjami za II Światową, powiedziała wysłanniczka na wirtualnej konferencji zorganizowanej przez Światową Organizację do Spraw Restytucji Mienia Żydowskiego. Chcielibyśmy, aby polski rząd przynajmniej zmienił ustawę tak, aby wnioskodawcy z nierozstrzygniętymi roszczeniami mogli kontynuować ich dochodzenie w ramach istniejącego procesu administracyjnego, dodała. Uciekinierów ukrywano w mieszkaniach, domach, klasztorach, stodołach, specjalnie przygotowanych schowkach, kryjówkach i bunkrach. I o tym właśnie ostrzegałem, kiedy USA w komitywie z politykami PiSu, jak jeszcze rządził złotowłosy prezydent, mówili jednym głosem, że Just Act 447 to jedynie coroczny raport o kwocie mienia bezspadkowego, jakie posiada Polska i prawnie nie ma to żadnego znaczenia. Gówno prawda, ma i to cholernie duże i ostrzegaliśmy o tym już dawno. W prawie międzynarodowym nie jest tak ważne prawo samo w sobie, jak zwyczajnie siła nacisku. Teraz my nagle postawiliśmy się w ofensywie do ich korporacji Discovery, uderzając w stację TVN. No to mamy za swoje. Teraz będą cisnąć nas o biliony złotych. Tak, o biliony, to więcej niż miliardy, bo wstępne wyliczenia już opiewały na kwotę około 300 miliardów dolarów i będą to robić dobrze, bo Amerykanie mają kapitał, żeby opłacić krajowe media na całym świecie. Nieważne jednak, jak silne są USA czy jakikolwiek inny rząd, 300 miliardów dolarów to dużo za dużo, żeby ktokolwiek w Polsce pozwolił sobie na oddanie takiej kwoty. Zwyczajnie nie mamy takich pieniędzy, ale mamy kapitał w postaci naszych chociażby nieruchomości. A tak to są jakieś 3 lata naszego całego budżetu. Nie ma szans, żeby ktokolwiek te pieniądze oddał, więc po co oni to robią, skoro wiedzą, że i tak nie mamy z czego oddać, nawet gdybyśmy chcieli? No właśnie, zrobiliśmy cały materiał na temat tego, w którym dokładnie omawiamy, czym w ogóle jest Just Act 447, więc jak chcecie poznać jego całą historię i to, jakie mogą być katastrofalne konsekwencje dla tego kraju, no to tutaj macie link, co się dzieje aktualnie w relacjach Polska-USA. Gdyby nie Polacy, dziś nie byłoby Żydów. Teraz? Stało się. W poniedziałek 88 amerykańskich senatorów podpisało list do sekretarza stanu Mike'a Pompeo w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania sprawy mienia ofiar Holokaustu w Polsce. Żydowska organizacja. Polska winna oddać sprawiedliwość. Jak oświadczyła Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, Polska powinna uwzględnić ten donośny apel Senatu USA o sprawiedliwość dla ocalałych z Holokaustu i dla ich rodzin. A teraz lecimy do następnego tematu.
Myślę, że, szczepienie na COVID powinno być obowiązkowe. Niemcy chcą zaostrzyć przepisy dotyczące wpuszczenia przejezdnych na teren kraju. Już wkrótce mogą wprowadzić obowiązujące testy dla osób, które nie przyjęły swoich dawek. Już teraz w Niemczech obowiązują testy na wirusa dla osób, które dostają się do kraju z obszaru wysokiego ryzyka, a nie przyjęli antidotum lub nie posiadają statusu ozdrowieńca. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce obowiązek testowania zostanie rozszerzony, za czym opowiada się tamtejszy resort zdrowia. Rząd federalny zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby do 1 sierpnia wprowadzić jednolity obowiązkowy test i to nie tylko dla podróżujących samolotem, zapowiedział premier Bawarii w programie telewizji ARD. Nowe przepisy miałyby nakładać obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na każdego, kto chciałby wjechać na teren Republiki Federalnej Niemiec, a nie przyjął antidotum lub nie przeszedł choroby. To oznacza, że objęci zostaliby nim również podróżni z miejsc, które nie są określone jako kraje wysokiego ryzyka, czyli np. z Polski. Pierwotnie planowano, aby obowiązkowe testy wprowadzić dopiero po wakacjach, ale wszystko wskazuje na to, że decyzje w tej sprawie zostaną znacząco przyspieszone. My jako Socjaldemokratyczna Partia Niemiec również chcemy, aby podróżowanie stało się bezpieczniejsze, a to oznacza rozszerzenie obowiązkowych badań, oznajmił sekretarz generalny SPD w telewizji ZDF. Według informacji tygodnika Spiegel nie będą konieczne testy PCR, wystarczą szybkie testy antygenowe. Bez uprzedniego testowania na terenie Niemiec będą mogły wjechać tylko osoby ze swoją dawką i ozdrowieńcy, które nie mają racji bytu, ale tak czy siak trzeba szanować każdą decyzję, więc nie uważam, że miałoby być inne traktowanie ludzi, którzy podjęli taką, a nie inną decyzję. A ty się szczepiłeś? Bo jak mówi stare niemieckie przysłowie, wenn du die Leute nicht testest, bricht es in deinem Kopf zusammen. To oznacza, jak się ludzi nie testuje, to im się głowa psuje. Proste. Niemcy to zwyczajnie niezwykle tradycyjne państwo i się słuchają swoich własnych autentycznych powiedzeń. A tak serio, jak widać, powoli wracamy do tego, co się działo przed rokiem. Powoli wszyscy mówią o powrocie obostrzeń. Całe szczęście tylko dla podludzi. Granice się zamykają, albo przynajmniej ograniczone są na przemieszczanie się. Pytanie tylko, jak to daleko pójdzie i jak mocno uderzy to chociażby biznes. Już dzisiaj wiele branż ma olbrzymie kłopoty w przetrwaniu. Już nawet nie chodzi tylko o pieniądze, ale na przykład o pracowników. Branża hotelarska, gastronomiczna została naznaczona niestabilnością i masa pracowników odwróciła się od niej i nawet gdy praca jest i to dobrze płatna, to i tak nie chcą pracować w obawie przed kolejnym lockdownem, bo po co przyzwyczajać się, przebranżawiać znowu do branży, która może w każdej chwili zostać zamknięta. Pewnym wyjściem, jaki stosują rządy, to właśnie ograniczanie lockdownów jedynie do osób, które nie przyjęły swoich dawek. Z jednej strony w ten sposób nie ograniczają całkowicie konsumpcji i nie zamykają branż w 100%, a z drugiej zmuszają ludzi do antidotów. A jak okazuje się, takie pomysły często spotykają się nawet i z poparciem w różnych krajach. Zrobiliśmy sondę na ten temat i było to bardzo popularne, zaskakująco, nawet i w Polsce, kiedy pytaliśmy ludzi o to, czy powinniśmy sankcjonować osób, które nie przyjęły swojej dawki. Zapytaliśmy dokładnie o to, czy ludzie powinni płacić za swoje leczenie w razie, gdy nie przyjmą swojej dawki i zachorują. No i wyniki wyglądają mniej więcej tak. Specjalnie nie szczepią, a potem zachorują. Jeżeli się specjalnie nie szczepią, to byłabym za tym. Żeby płacili potem. No tak, no. No odpowiadają jakąś odpowiedzialność trzeba mieć, tak? Takie logiczne, tak? No dla nas tak. Tak, dobrze, dziękuję. Ciekawe, co? Kliknijcie sobie tu i zobaczcie cały materiał, bo jest naprawdę mocarny, a teraz następny temat. W tym roku ceny skupu malin są wyjątkowo wysokie. Obecnie za kilogram owoców można uzyskać nawet 13 zł. Zakłady przetwórcze płacą dwa razy więcej niż przed rokiem, poinformowała Bożena Nosecka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak wyjaśniła, firmy w tym roku wyjątkowo chętnie kupują maliny, bo jest na nie na światowym rynku duże zapotrzebowanie. Jest to smaczny owoc i trudno jest go zastąpić, dodała. Według ekspertki powodów wysokich cen jest kilka. Tegoroczne zbiory malin w Polsce mają być mniej
mniejsza niż w ubiegłym. Jest to skutek pogody i dużych strat spowodowanych wiosennymi przymrozkami, a później deszczami. Kolejny powód to nieudane zbiory u naszego konkurenta w Serbii. No i brak zapasów u przetwórców z ubiegłego roku. To sprawia, że firmy, chcąc uzyskać towar, płacą za niego wysokie ceny. W 2020 roku plantatorzy zebrali 116 tysięcy ton wobec 75,7 ton rok wcześniej. Malin letnich będzie prawdopodobnie mniej, nie wiadomo jeszcze, jakie zbiory będą tak zwane maliny jesiennej. Jednak zdaniem Noseckiej cena tych późniejszych odmian powinna być niższa. Polska w 2020 sprzedała za granicę około połowę swojej produkcji malin, 57 tysięcy ton. Świeże i mrożone owoce trafiają głównie do Niemiec. Rośnie cena skupu czarnych porzeczek. Obecnie zakłady płacą za nie 3,8 do 4,1 zł za kilogram. W ubiegłym roku było to 3,4-3,8 zł za kilogram. Prawdopodobnie jest ich mało, owoce szybko dojrzały i szybko opadają, wyjaśniła ekspertka. Przypuszczenie to może potwierdzić cena porzeczek czarnych na rynku hurtowym w Broniszach. Trzeba za nie zapłacić aż 7 do 9 zł za kilogram. Maliny to taki bitcoin trochę. Też nie da się ich dodrukować jak pieniędzy, trzeba je na początku uprawiać i dopiero się je ma. Kurs podobnie wystrzelił w górę jak po jakimś tweetie Elona Muska. Jest na nie zapotrzebowanie na całym świecie, więc można powiedzieć, że to taka uniwersalna waluta, tak samo jak bitcoin. Co więcej, maliny nawet są lepsze od bitcoina. No, maliny nie są zakazane nigdzie, wszędzie można je jeść, uprawiać, a bitcoina na przykład nie można już wszędzie kopać. Dodatkowo maliny mają swój termin przydatności, przez to trzeba je szybko wydawać, żeby mieć z nich korzyść, więc napędza to konsumpcję, a konsumpcja produkcja, produkcja gospodarkę. No generalnie, jak widzicie, maliny powinny być nową walutą. Jakby jeszcze ktoś takie cyfrowo zrobił, to w ogóle byłoby super. Pomyślcie, tylko cyfrowa malina. Smaczna, uniwersalna, z ograniczoną podażą, niemożliwą do regulowania przez państwo i zdrowa. Coś pięknego. Wydaje mi się, że jest to właśnie przyszłość kryptowalut. Cyfrowa malina to oficjalna kryptowaluta BNB. Aby ją kupić, musicie kliknąć łapkę w górę i subskrypcję, a następnie iść do sklepu i kupić sobie maliny. W ten sposób wasze maliny będą miały realne odzwierciedlenie w internecie, więc będą cyfrowe. Takie to proste. Klikajcie. Koniecznie. Ciekawostka dnia. Proszę, nigdzie nawet nie ma informacji, że ja kandyduję. Wszystkie moje plakaty są zrywane. Proszę mi zabrać, żeby ludzie widzieli, że jestem z piątego miejsca. Dobrze? W sobotę 24 lipca sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz została przyłapana przez fotoreporterów Faktu na zakupach w Towarzystwie Ochroniarza. Poproszony o komentarz Jerzy Dziewuski mówi o skandalu. Od października 2020 roku Krystyna Pawłowicz korzysta z finansowanej z kieszeni podatników ochrony osobistej. Decyzję w tej sprawie wydał minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Było to krok po tym, jak Trybunał Konstytucyjny z byłą polityk w składzie wydał orzeczenie w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących usuwania dzieci. W rozmowie z Faktem24.pl poprzedni szef Trybunału Andrzej Rzepliński stwierdził, że za jego kadencji nie było podobnej sytuacji. Ani ja, ani żaden inny sędzia Trybunału nigdy nie miał ochrony BOR-u. Z tego co wiem, prezesi NSA czy Sądu Najwyższego niemal na pewno też nie mieli ochrony, podkreślał. O komentarz dziennikarze poprosili też Jerzego Dziewulskiego. Były antyterrorysta, doradzający w sprawach bezpieczeństwa Aleksandrowi Kwaśniewskiego nie był zachwycony całą sprawą. Ochrona Pawłowicz źle wygląda społecznie. To skandal, że sama wywołuje zagrożenie i żąda ochrony, mówił. W jego ocenie wspomniana sędzia Trybunału często zachowuje się niestosownie, czym wywołuje problem i wymusza na MSWiA przyznanie jej ochrony. W taki sposób można mieć samochód z kierowcą i ochroniarzem przez całe życie. Podkreślał, sugerując Krystynie Pawłowicz zmianę języka i stylu publicznych rozmów. Powtarzam, bywa ostra, ale tacy ludzie są bardzo, bardzo potrzebni. Nie no, to akurat to już serio jest wina rządu. Gdyby Kryśki do Trybunału nie wsadzali, co jest absurdem swoją drogą, to by ochrony nie potrzebowała. Nikogo by jej słowa nie obchodziły, gdyby tylko jakimś posłem była, więc żadnej ochrony by nie potrzebowała. A tak to, że rząd ją obsadził w Trybunale Konstytucyjnym, no i jest ona jaka jest, no to ochronę potrzebuje. Ale w drugą stronę, nie? Bo nie myślcie, że to ochrona jest dla niej. To jest ochrona przed nią. Wiecie, że jak będzie szedł jakiś reporter i zapyta ją o coś, to żeby krzywda mu się nie stała przypadkiem. Drętwy suchar. Dzień dobry, czy chce się pani przytulić? Co? No, straszny upał dziś, a z pani taka zimna suka.
Tego skoro mamy od Szybki Pro, za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotą sukę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, wbiję na naszego TikToka Maciej Podstawka i tam w komentarzach pod naszymi sucherami wpisuj swoje własne propozycje. Być może trafisz do kolejnego odcinka. Tymczasem pamiętajcie, subskrypcja, łapa, dzwonek, to będziecie mieli być może cyfrową malinę, jaką jeszcze kupicie gdzieś, więc myślę, że bardzo warto, taka inwestycja na przyszłość. Tymczasem ja już się żegnam. Na koniec jeszcze muzyka od jednego z was, do której link jest na samym dole opisu. Trzymajcie się ciepło, no i heja! Nie patrzysz na nawet w jej oczy. Nie mówię dobranoc, bo nie śpię tej nocy. Kolejny dotyk, kupuj agresję. Gdy myślę, z kim była i nie chcę przewijać, bo piłam tu błędy. Mam babcia, chcę wyjść tu mówić na ludzi.